scenę. Wilk rodzi się na wolności, broni tej wolności. Wilka nie można udomowić, wilka, który zaznał już wolność. I takimi właśnie wilkami byli właśnie żołnierze wyklęci. Oni zaznali tej wolności w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak jak wilk broni swojej watahy, tak żołnierze wyklęci bronili wolności, naszej wolności i bronili swojej ojczyzny. Dzisiaj, szanowni państwo, mamy koszulki z podobizną rotmistrza Witolda Pileckiego. Wspaniały bohater. Człowiek, który walczył w 19-20 roku, który walczył w 39 roku, który dobrowolnie poszedł do Oświęcimia, ryzykując życie, aby założyć tam organizację oporu, który uciekł z tego Oświęcimia, aby przedstawić raport o panujących tam strasznych warunkach. I takiego człowieka zamordowano strzałem w tył głowy. Więc to jest taki symbol tych losów żołnierzy wyklętych. Do dzisiaj tych żołnierzy wyklętych poniewierają. Mówią, że są bandytami, że byli bandytami. Nieprawda. Państwo niepodległościowe polskie zwalczało bandytyzm, karało śmiercią za bandytyzm. To samo robili i żołnierze wyklęci, ale to był celowy zabieg. Zrównać tych żołnierzy z bandytami, pozbawić ich czci, dobrego honoru. Oskarżano, że byli faszystami. Tak notabene państwu powiem, że Niemcy, którzy nas okupowali, to byli socjaliści, narodowi socjaliści. Faszyści byli we Włoszech, ale ponieważ władza sowiecka chciała budować socjalizm, więc na wrogów zaczęła używać pojęcia faszyści, choć faszyści to byli Włosi. Niemcy to byli narodowi socjaliści, właśnie socjaliści. Szanowni państwo, nazywałem ich faszystami. Tutaj w ziemi opoczyńskiej, tak państwu przypomnę, gdzie znajdujemy się, były trzy placówki zbrojne Narodowych Sił Zbrojnych. Las 1, Las 2 i Las 3. Dwie z tych, Las 1, Las 2, zostały rozbite przez Niemców. Kości tych żołnierzy bieleją gdzieś po cmentarzach, po lasach. Jak ci żołnierze teraz by to odczuli, gdyby stali z grobu i dowiedzieli się, że byli faszystami, że byli bandytami, że nie walczyli z Niemcami, że kolaborowali z Niemcami. No, do dzisiaj można takie rzeczy usłyszeć o tych żołnierzach wyklętych. Ja dlatego dzisiaj państwu powiem, że musicie bronić tej czci. Przez 50 lat ta prawda o tych żołnierzach była zakłamywana i zwłaszcza młode pokolenie musi przywrócić pamięć tych żołnierzy. W dalszym ciągu poniewieranych, obrzucanych błotem, wspaniałych bohaterów. Zginęło ich około 9 tysięcy. Wielu odniosło rany. Umierali po wyjściu z więzienia, nie mieli opieki zdrowotnej. Rodziny były prześladowane. Oni sami inwigilowani do 90 roku przez UB i Służbę Bezpieczeństwa. 6 tysięcy zostało zamordowanych głównie strzałem w tył głowy. Wielu z nich nie ma swoich mogił. Jaka musiała być okrutna ideologia, która pozbawiła tych ludzi niewinnych nawet grobu. Nawet prawa do zapalenia świeczki. To nie była cywilizacja łacińska. Szanowni państwo, chciałbym bardzo serdecznie dzisiaj przywitać naszych zacnych gości, którzy jak zwykle są niezawodni i przybili na nasz bieg. Witam bardzo serdecznie pana starostę Mariana Niemilskiego, starostę Przesuskiego. Witam pana Czesława Koryskiego, nadleśniczego Lasów Państwowych Przesucha. Będziemy biec koło tych lasów także. Witam bardzo serdecznie. Witam pana komendanta powiatowego OSP, pana Szymona Niemirskiego. Gdzieś tutaj, o, jestem w mundurze. Witam radnych Rady Gminy na czele z panem przewodniczącym Stanisławem Gapysem. Witam bardzo serdecznie. No i witam dyrekcję szkół, szanowni państwo. Witam pana komendanta szkoły kadetów w Lipinach. A zwłaszcza chciałbym przywitać młodzież i zaraz powiem państwu, skąd dzisiaj mamy gości. Więc tak, oczywiście przede wszystkim gości witam. Pierwsza drużyna harcerska ziemi Radzanowskiej z Rogalina i pseudonim Maciek, tak, z panem podporucznikiem Stanisławem Pruszkowskim. Witam bardzo serdecznie. Witam wielopoziomową drużynę harcerską Orły ze Starej Błotnicy. No i witam naszą młodzież z PSP Odżywu, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Mistrzostwa Sportowego z Lipin. Witam bardzo serdecznie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Pogroszynie i z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kolonii Oście. I witam przede wszystkim, szanowni państwo, wszystkich dorosłych, którzy biorą udział w tym biegu.
I teraz parę informacji takich organizacyjnych. Szli z uporem ponad 200 lat.